Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak trochę nietypowo, odcinek nie z nadwody, ale można powiedzieć z internetów. Mianowicie chciałbym Wam pokazać kilka ciekawych, moim zdaniem, kanałów wędkarskich, których możecie nie znać. Oczywiście nie oznacza to, że inne kanały wędkarskie są słabe, bo dobrych kanałów wędkarskich jest dziesiątki, jeśli nie setki, nawet w Polsce, a co dopiero na całym świecie. Ale te kilka wybrałem Wam, bo tak jak wspomniałem, mogliście nigdy jeszcze na nie nie trafić, a moim zdaniem na każdym z nich jest coś wyjątkowego, coś ciekawego, czegoś się można nauczyć, są na swój sposób unikatowe. Oczywiście ten kanał, który tutaj widzicie, to jest mój kanał, więc jego nie będę Wam pokazywał, ale musiałem dać coś, żeby była niespodzianka, co będziemy oglądać. Pierwszy z kanałów, no zaczynamy z wysokiego C, bo to jest moim zdaniem, od razu powiem, no kanał, który pokazuje najlepsze filmy na YouTubie i chyba w ogóle najlepsze filmy wędkarskie, jedne z najlepszych, jakie kiedykolwiek widziałem. To jest kanał Catch Magazine, który może nie tyle prowadzi, co są na nim filmy Todda Moena, niejakiego. Nie wiem, czy on sam ten kanał prowadzi, czy nie. W każdym razie filmy są z naprawdę najlepszych łowisk na całym świecie, z Kolumbii Brytyjskiej, Nowej Zelandii, z Ziemi Ognistej w Argentynie, ze Strobel Lake, z Chalk Streamów, czyli tych strumieni kredowych w Wielkiej Brytanii, i filmy po prostu zapierają dech w piersi. Nie ma na tym kanale filmu słabego. Wszystkie są bardzo dobre, a niektóre są po prostu epickie. Ten kanał po prostu trzeba zobaczyć i filmy, które na nim są, obejrzeć. Jest po prostu niesamowity, musicie zobaczyć to sami. Aha, postanowiłem też sobie, że na każdym kanale znajdę jakiś film, który jest jakby dla tego kanału charakterystyczny, ale już tutaj jakby napotkałem pewne schody, bo nie będę tego robił, bo najlepiej po prostu sami sobie pooglądajcie. Jeżeli będziecie mieli chęci, poszukajcie waszego ulubionego filmu, bo ja też, to, że mam taki gust, jaki mam, nie oznacza, że wam się to będzie podobać, ale z pewnością coś dla siebie tutaj znajdziecie. Na tym kanale nie można wdepnąć w coś nieciekawego, tutaj wszystkie filmy są naprawdę rewelacyjne. Jedziemy dalej, bo chcę, żeby ten film był dość krótki, taki tylko informacyjny. Kolejny kanał to Carl and Alex. Tutaj to jeszcze przetłumaczono automatycznie, chyba jakoś to tam YouTube przetłumaczyły. Tak czy inaczej, jest to dwóch braci, którzy sobie gdzieś tam w Anglii mieszkają. Młode chłopaki, które nagrywają filmy wędkarskie, naprawdę ciekawie zrealizowane. Głównie łowią karpie, ale nie tylko. Tutaj na przykład też takie mają playlisty, na przykład wędkarstwo jeziorowe czy rzeczne. Te dwie playlisty są moje, no takie chyba ulubione. Bardzo, bardzo ciekawe łowienie kleni, kiełbi nawet, brzan oczywiście, okoni. Również liny, płocie i tak dalej. No i mnóstwo karpia. Także też ciekawy kanał. Ten talent, który jakby no mieli do nagrywania filmu, został dostrzeżony i teraz współpracują z firmą Nesh, a więc mają, że tak powiem, do czynienia i mają okazję łowić z naprawdę jednymi z najlepszych karpiarzy w Europie. Między innymi z Alanem Blairem, który na ich filmach czasami występuje. No i cóż, w miarę regularnie wrzucają filmy, naprawdę fajna sprawa, filmów jest tutaj mnóstwo, warto je obejrzeć. Kolejny kanał, który odkryłem stosunkowo niedawno, jest to kanał Finns Fishing, który no, założył fiński wędkarz, łowi tam w swoich wodach. To, co jest bardzo charakterystyczne u niego, tutaj nie ma jakichś tam, nie wiem, szalonych motywów muzycznych, raczej to jest naturalny dźwięk po prostu z tych wypraw, on też za wiele tam sam nie komentuje, po prostu klasyczne łowienie ryb, takie bardzo, bardzo ciekawe właśnie w tej jego scenerii, bardzo też różnorodne, bo łowi z bellyboata i łowi pstrągi, i okonie, i szczupaki, i brodzi, i łowi z brzegu, także też łowi piękne ryby, jest to też troszeczkę inaczej niż u nas, sami możecie zobaczyć i obejrzeć, ale też warte podkreślenia, jak ten wędkarz obchodzi się z rybami, naprawdę wzorowo można powiedzieć, można się od niego pod tym względem również sporo nauczyć. Te trzy kanały były, że tak powiem, zagraniczne,
Zobaczmy też dwa kanały polskie, które być może znacie, ale również są warte polecenia. Jeden z nich to Smułek TV. Bardzo różnorodny również kanał. Kolega Smułek wrzuca nam filmy głównie ze Szczupaków i Okoni, ale mamy również Leszcze, mamy również Pstrągi. Mamy bardzo dużo ciekawych materiałów. Też kanał, który no tak dość dynamicznie, że tak powiem, się rozwija. Sporo tych filmów tutaj nam kolega wrzuca i w miarę regularnie można je sobie po prostu pooglądać. Filmy wędkarskie mają to do siebie, że się, że tak powiem, nie przeterminowują, bo co roku możemy nie wiem, przypuśćmy w maju oglądać filmy o majowych szczupakach, co z tego, że to były szczupaki łowione 5 lat temu. To jest zawsze aktualne. No i tutaj tych filmów naprawdę też mamy sporo. Bardzo ciekawe również Szczupaki z rzeki. Jeden z takich starszych filmów, ale bardzo, bardzo ciekawy. No i cóż, fajny kanał, również warto go obejrzeć. Tutaj jest kanał Wędkarska Pasja, dość dobrze znany, myślę, ale również godny polecenia. Panowie z Wędkarskiej Pasji łowią głównie na Odrze. No i cóż, klenie, jazie, bolenie, oczywiście też inne drapieżniki, takie jak sędacze czy szczupaki okazjonalnie. I również zaletą tego kanału jest to, że naprawdę mnóstwo fajnych ujęć też przyrody tej odrzańskiej. Przede wszystkim tych filmów jest bardzo dużo. Jak widzicie, to są spore ilości filmów i też każdy znajdzie z pewnością, taki amator rzecznego łowienia, też coś dla siebie. Bardzo fajne też te starsze filmy. Oglądałem teraz na przykład też taki, no nie pamiętam z którego roku, chyba sprzed 2 lat film, gdzieś tam z marca, łowienie takie pod jakimiś filarami mostowymi w Kostrzyniu. Również film bardzo ciekawy, także można śmiało wracać do tych starych filmów, a tutaj macie ich naprawdę bardzo dużo. Filmy ładnie zmontowane, z dobrym dźwiękiem, dobra jakość również obrazu, także ten kanał również godny polecenia. Ostatnio trochę mniej tych filmów widzę, chłopaki wrzucają, ale na pewno się to zmieni. Im będzie cieplej, po prostu tych filmów pewnie pojawi się większa ilość. I na koniec jeszcze taka ciekawostka. Tutaj z jakością bywa różnie, z muzyką to już zależy, jaki kto ma gust. Natomiast kanał Andrea Bossi, czyli no po prostu tak się nazywa pewnie ten wędkarz, który łowi głównie we Włoszech, łowi on z Sumy i łowi w miejscach, które no zupełnie z występowaniem Sumów się nam, przynajmniej w Polsce, chyba nie kojarzą. Łowi czasami w takich siurkach, które można by, jakby się dobrze rozpędzić, można by po prostu przeskoczyć czy przestąpić jednym krokiem, a łowi potężne ryby naprawdę, czasami kilka z jednego miejsca. Filmy wydają się zupełnie nieprawdopodobne, to po prostu trzeba zobaczyć. Na przykład ten film Spinning Catfish, Small Stream, Big Fish, Catfish, Infested Waters jest po prostu, jak to mówi, prawda, mój kolega Jarisław z Krakowa, zrywa papę z dachu po prostu ten film i wiele innych również bardzo ciekawych. Wszystkie te kanały mam u siebie w polecanych kanałach, także możecie tam sobie podejrzeć to. Nie chcę tutaj mówić, które są najlepsze, które najgorsze, bo to zupełnie nie o to chodzi. Wszystkie są bardzo fajne. Oprócz nich jest mnóstwo jeszcze innych kanałów, ale jeżeli, nie wiem, jesteście przeziębieni, tak jak ja akurat teraz, macie gdzieś tam jakiś wolny dzień, nie możecie się wybrać na ryby, a możecie sobie coś pooglądać na YouTubach, to te kanały wam polecam. Są to darmowe filmy, które w każdej chwili sobie możecie odpalić. To jest fantastyczna rzecz, nie trzeba tutaj płacić za żadne płyty. A filmy naprawdę są niesamowite i jeszcze raz was zachęcam, żeby w pierwszej kolejności sprawdzić ten kanał Catch Magazine. Naprawdę Todd Moen kręci ujęcia, które są no, niespotykane. Są to filmy, które myślę, że mogą do, że tak powiem, wędkarskiej kinematografii, to z pewnością przejdą do historii, bo są po prostu niesamowite, czapki z głów. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.